po stuleciach pełnych trzęsień ziemi i burz. Kurde, niesamowite po prostu. Kurde, tor przeszkód sobie urządzili. O! To nieźle mi poszło. A, okej. Okay. Teraz dopiero zauważyłem. Inaczej nie mogę przeskoczyć. A, głupota. Dobra. Mogłabym się po tym wspiąć, gdyby było pionowo. No nic mi to jest. O, tutaj tak stawiam. No przecież skakałem tutaj! Dokładnie w to miejsce i wcześniej umierałem. To jest jakaś durnota, no. Jeszcze mnie grę zacięło. Przecież ja stąd zeskoczyłem tutaj i umarłem wcześniej. To sensu nie ma. Tędy? Dobra, zczep się pani, ładnie. Dobra, mogę już? Mogę już? Czy umrę? No jednak nie umarłem, okej. Dobra, i co nam to dało, że tak nisko zszedłem? Nie mam zielonego pojęcia. Może tutaj się coś stanie? Kurde, ten mechanizm jest bardziej skomplikowany niż sądziłem. Kto to widział? C i E. Teraz należy się spuścić, pani! A, i się bujamy, okej. Okay. Dobra, bujamy się, bujamy! I epicki skok! Uff! Bliżej być nie mogło. Ja myślałem, że tam jakiś stwór jest wyżej, a tylko ten maszt. Że taka muzyka była przez chwilę. Mocowanie liny. A, chyba o to chodzi. To wygląda obiecująco. No, lina się zerwała. Co teraz? Niesamowite. Rzeczywiście. Dobra, skaczemy. Tylko trzeba jeszcze na przeszkody uważać. Dobra, szybko tędy. Gdzie ja mam wskoczyć w ogóle? Nawet nie wiem zupełnie. A, tutaj przeskakujemy. Szybko, szybko, pani, pani. Jezu, jakie to straszne. Wow. Kurde, jakie mechanizmy. Serio, kurde, najfajniejszy rozdział. Jeszcze nie mogę się wspiąć. No w takim razie stawiałbym, że w tą stronę. W końcu biała belka oznacza przejść dalej. Dobra, twórcy zapewne chcą, żeby tutaj przeszedł. Więcej żagli, a więc znowu trzeba jakoś tutaj złapać te... taką linę. No nie wiem. Stawiałbym, że tędy w sumie. To chyba dobre rozwiązanie. Tutaj nie rozwalę tym swoim... mieczykiem? Nie, nie da rady. Tylko jedno przejście. No dobra, niech wam będzie. Uuuu! Pani! Kurde, co to było? Uff, w ostatniej chwili. Nawet nie wiedziałem, gdzie trzeba przejść. Kurde, ale pułapki na mnie tutaj zastawiają, niemiłe. No bo więc tutaj trzeba jakoś przyciąć. Może tutaj? Zadziała? Chyba nie. Gdzie mam to przyciąć? Znaczy, nie wiem, nie przyciąć, tylko... przywiązać. Tu przywiązałem, ale na co mi to jest? Mogę to jakoś tak przywiązać?
Okej! Okay. Zapomniałem, że jest taka mechanika zupełnie. Dobra, więc teraz znowu mamy... Cholera, dźwignia jest zużyta, nie utrzyma drzwi. To co ja muszę zrobić? Coś tu wepchnąć? Mogę coś tu wepchnąć? Nie mam żadnego pojęcia, co? A gdybym to pociągnął, wątpię, żeby coś się stało. Bez sensu. To też jest bez sensu. Jak to w ogóle... A, rozumiem. Patrzcie na to. Dobra, to ciągniemy. Teraz tutaj trzeba przywiązać. Tak, będzie trzymać. Nice! Milion IQ! Wygraliśmy życie. Dobrze, drabina powinna się obracać. Ta, ale już w ogóle nie pamiętam, gdzie jest nawet. A, okej, tędy trzeba się wspinać. Ups, coś się rozwala. Oh, muszę znaleźć inną drogę na górę. Nic prostszego. Widzicie jakąś inną drogę tutaj może? Nie mam pojęcia gdzie, no. Jak balansuje, kurde. Ja bym się nie utrzymał, nie? Jeszcze na takim obracającym się? Ale głupie. A, już widzę. Okej, rozumiem. Tutaj trzeba, tylko trzeba uważać na te śmiercionośne przedmioty. Kurde, szybciej, pani. Co się dzieje? Jak to? Wskoczyłem tam wyżej. O mój Boże, ale głupota. Gdzie teraz jestem? Czekam na drabinę, okej. Dobra, przynajmniej wiem, gdzie trzeba iść. Mam nadzieję, że teraz się nie zbuguje nic i że będę mógł normalnie skoczyć. Wyżej, wyżej! Dobra robota. Dobrze idę, że tędy? Chyba? Chociaż sam nie wiem. O, tutaj się przedostanę. Dobra. Już jesteśmy na samej górze chyba. Czy to już jest wygrana? Wow! A, nie, jeszcze nie. Halo, pani, przejdziesz? Dobra, liczę, że na coś się wespnę. Uff. Calculated. Kurde, jakieś kloce mi atakują w ogóle, co to ma być? Ta gra jest głupia. Dobra, może teraz? Szybciej! Głupi kloc cię zaatakuje zaraz. Wow! Na samym szczycie jestem już. No to niezła zabawa. We spinaczkę. Aż sobie stanę na samym szczycie. Fajny epizod. Podoba mi się. Twarzą w twarz w świątyni zbudowanej ku twej czci. A teraz cię bezczeszczę. Tylko nie wiem, gdzie ja mam iść zupełnie. Chyba tutaj. Tutaj? Czy gdzie? Chyba tak. Tylko tędy się muszę wspiąć, bo inaczej nie da rady. Nie wiem, minę spuścimy może. Dobra, poczekajmy, bo to trzeba w odpowiednim momencie, zaraz się przekręci. Dobra, come on, przekręcaj się. No nie! Spadła z 5 metrów, nie żyje. Nie wiem, czy ja się w ogóle tutaj dobrze bujam. A, chyba byłem nieco za wysoko. Dobra, zaraz damy radę, teraz już widzę. Teraz widzę potencjał tego rozwiązania. Jezu, szybciej, pani, no!
Co, jestem taki ciężki? Lara, ile ty jadłaś na śniadanie? No nie! Come on, no! Jak zwykle do ostatniej chwili. Wszystko się rozwaliło. Johna, przeszłam próbę wiatru. Chyba zbliżam się do ukrytego miasta. Ukryte miasto. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to już ostatnia próba? Niech ta gra będzie dla mnie taka miła. Coś czuję, że to już ostatnia próba była. Na razie była tylko ta próba... pająka? Chyba pająka na początku, próba wiatru. Może jeszcze jakaś próba wody by była, tak bym stawiał, sam nie wiem. A to by było głupie. Ta akurat była fajna, tutaj w sumie nie wiem, czy by było coś lepszego jeszcze. Jeszcze jakaś inna próba, co to jest? Kurde, jakie kolce, niebezpieczne. Jezu Chryste! Jak się przeraziłem. Co ja tutaj robię? A, tędy trzeba się wspiąć. Ja myślałem, że tutaj. Aj, głupek ze mnie. Też całkiem ciekawe tutaj widoki, takie kurde, do wspinaczki skalnej. Miejsce po prostu idealne. No i co teraz? Czego chcą ode mnie twórcy? Tutaj, bo jest na biało narysowane pięknie. Też właśnie było tak w God of War, pamiętam, tak narysowane takie miejsca właśnie, jak trzeba się wspinać. Trochę ściągnęli, ale w sumie tutaj właśnie dużo się inspirowali grami typu właśnie God of War i Uncharted, tak właśnie zauważyłem. Nie żeby było to coś złego, bo to w sumie topowe gry, jakie w ogóle kiedykolwiek grałem, więc w sumie dobre gry tutaj wybrali. A co ja w ogóle myślę teraz, to ja nie wiem. Zacząłem mówić i ja po prostu nie myślę potem. Dobra, tutaj trzeba się przedostać. Nie wiem, co ja tam chciałem wcześniej. Więc takie niby skopiowane różne rozwiązania, no ale właśnie to dobrze wyszło, nie? O, wow. A tutaj o co chodzi? Johna, ten widok jest nieziemski. Ukryte musi być niedaleko. Lara, przedostałem się. Wchodzę do jaskini. Johna? Chule. Dobra, tutaj mogę jeszcze sobie coś zmienić, jakieś umiejętności. Nie, nawet nie chcę, nie mam nic, nie mam żadnych punktów. No rzeczywiście, widok nieziemski, trzeba przyznać. No a więc... Kurde, Spider-Man, nie? Nie grałem w Spider-Mana, który ostatnio wyszedł i w sumie dużo nie straciłem, bo tutaj mam taką samą rozgrywkę. Muszę bardziej uważać. Easy. Ups! Nie mogę tu zostać. Nie, ja bym przenocował, nie? Coś się ruszyło. Co ja najlepszego narobiłem? Kurde, co to było? Mało brakowało. Mieć takie umiejętności, ja nie mogę. Może ona jest prawdziwym Spider-Manem? Dobra, jasna sprawa. Nurkujemy. Nie trzeba wciskać tego C, co mówiło mi, że C muszę wcisnąć. Bez sensu. Dobra, nic tutaj nie ma, więc trzeba się tutaj przedostać. Zobaczmy, kurde, jakie nieziemskie widoki, kto to widział? W porządku. No i co, tędy? Dobra, dostaniemy się do tego ukrytego miasta i pewnie będzie koniec odcinka, tak sądzę. Powinniśmy być niedaleko, czyż nie? Come on. Co tutaj mamy? To już to? W sumie spodziewałem się czegoś znacznie bardziej spektakularnego, a tutaj... Nie wiem, takie no... Jak sprzed miliona lat jakieś w ogóle pierwsze cywilizacje. Halo, halo, kto to jest?
Tam ktoś stoi, o co chodzi? What the hell? Witam? Halo? Przywiązali go. Może mu pomożemy i zyskamy przyjaciela. Nie możesz tu być. O, po angielsku, znaczy po polsku zna. Słuchaj, wiem, że to boli, ale... Upsi. Jezu, jakiś kurde straszny człowiek. Indianin pierwszy. Nice. W sumie łatwiej niż myślałem. Ciekawe. Trójca, co? Trójca ich zatrudniła. Arigato! O ku... Kto to strzelił? Jakieś kurde plemię. Okej. Dużo się stało przez ostatnią minutę. Jakieś dwa plemienia ze sobą walczą? Nie wiem. Kim jesteś? Czego tu szukasz? Jestem archeologiem. Lara Croft. Wrócą tu. Trzeba się schronić. Weź ją. Archeolog. Ej, no, come on, no, co to ma być? Ale mnie urządzili. Żeby nie zobaczył, jak tam dojść, pewnie. Jesteśmy jedynym synem i spadkobiercą. Nie wolno ci się narażać na niebezpieczeństwo. Gdybyś tam nie był, nie znalazłaby nas. Więc to jakaś królowa, tak bym stawiał. No to jest jakiś, nie wiem, dziedzic tronu. Tronu jakiegoś, kurde, ludu niewielkiego. Ciekawe, ciekawe. A są takie ludy w rzeczywistości pewnie, gdzieś się chowają w Afryce, czy tam Peru właśnie. Ameryki Południowej. Prowadziła mnie mapa ze świątyni. Pierwotni Indianie. Raczej, że odnajdę ruiny, a nie was. Tego też nie. Ta sekta, czemu zaatakowała twojego syna? Poznaję ich godło, znam ich jako trójcę i próbuję ich powstrzymać. Właśnie mnie dziwi, czemu to są trójca. Przecież trójca to w ogóle byli, nie wiem, jakaś, kurde, wygląda jak jakaś firma nowoczesna, z najemników. A tutaj jacyś, kurde, znowu inna grupa Indianin, Indianów. Nie wiem, jak się mówi po polsku, ciężki język. Nie pozwolę, by trójca, ta sekta, zdobyła ją pierwsza. Są zbyt niebezpieczni. Czemu? Co ci zrobili? Zabili mi ojca. A skąd wiesz, że to oni? Mogę ci coś pokazać? Czy wiesz, co to jest? To Paititi. Właśnie tu jesteś. Paititi. Ukryte miasto. Tylko co to za oko? No właśnie. Też zwróciłem na to uwagę wcześniej. Miejsce pełne śmierci i wielu ofiar. I tam chcesz szukać artefaktu? Tak. Nikt jeszcze stamtąd nie wrócił. Chciałabym spróbować. Odważna jesteś, nie? Ryzykujesz, żeby powstrzymać sektę. Tak. Jestem hardkorem. Wprowadź go. A ten skąd się tutaj wziął? Wszystko gra. Znasz tego mężczyznę? To mój przyjaciel. Abi. To mój kucharz. Kto jeszcze was szuka? Nikt więcej. Wierzę, że mamy ten sam cel. Zaprowadzimy cię do węża z okiem. Twój przyjaciel zostaje. Jeśli kłamiesz, nie zajdziesz daleko. A on przestanie być naszym gościem. To nie będzie potrzebne. To w porządku. Zostanę. Etli.
Przyniesie jej ubrania. Czemu z nami nie może pójść ten koleś bez sensu? Ja chcę z nim chodzić, no. Bodyguard mój. No i co on będzie tutaj robił samego? Ładna miejscówka. Cisza. No nie pogada z nimi. A tutaj co? To ukryte miasto jest. Nareszcie znaleźliśmy. Proszę bardzo, kto to widział? No fajnie to wygląda wszystko. Trzeba przyznać. Paititi! What the hell? Jak oni mieszkają? Fascynujące, nie? Chyba najładniejsza miejscówka jak na razie. Odblokowane osiągnięcie, ukryte miasto. Wow! Dobra, więc to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak, to zostawiajcie lajki, suby, dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i co? Ja się z wami żegnam, a więc do jutra.